Naszego studia niestety nie mógł dzisiaj przybyć prowincjał ojców redemptorystów, ojciec Zdzisław Klawka, ale szczęśliwie mamy połączenie telefoniczne już. Szczęść Boże, czy ojciec mnie słyszy? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, słyszę Niech pana będzie redaktora. na wieki wieków amen. Proszę ojca, czy oprócz tego jednego sprostowania oczekujecie jako prowincja redemptorystów również wyjaśnienia lub sprostowania innych rzeczy, które uznaliście za nieprawdziwe lub oszczercze? Przede wszystkim całym sercem pozdrawiam pana redaktora, wszystkich znajdujących się w studiu na czele z jego ekscelencją księdzem biskupem polowym Sławojem Leszkiem Głudziem oraz wszystkich oglądających ten program. Panie redaktorze, w związku z zadanym przez pana pytaniem chcę powiedzieć, że zasadniczo publicznie w sposób chyba jednoznaczny zająłem już moje stanowisko odnośnie tej kwestii. Zostawiam teraz innym ludziom dobrej woli ocenę ostatnich niechlubnych zdarzeń. Przy okazji tego programu pragnę naprawdę z całego serca podziękować niezliczonym rzeszom ludzi i instytucjom, które w tych trudnych dla nas przecież chwilach dają w różnoraki sposób dowody ewangelicznej solidarności i bliskości. Nieustannie dochodzą do nas listy, e-maile, faksy czy telefony, w których czujemy, że nie jesteśmy sami. Można tu powiedzieć, że nawet są takie przypadki, że do naszych furt klasztornych przychodzą wierni, zapewniają o modlitwie, o pamięci, nawet przynoszą ciastka i owoce z podziękowaniem za dar Radia Maryja. Drodzy telewidzowie, wczoraj podziękowaliśmy Ojcu Świętemu za jego ojcowskie słowo pozdrowień, wypowiedziane podczas modlitwy Anioł Pański do wszystkich, którzy łączą się z nim poprzez Radio Maryja. Na ręce obecnego w studiu jego ekscelencji księdza biskupa Sławoja Leszka Głudzia dziękuję naprawdę za wsparcie okazane ze strony księży biskupów, wyrażone w oświadczeniu członków zespołu do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja, którzy przecież z uznaniem odnieśli się do ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja. Pragnę też w tym miejscu zaznaczyć, że z tym zespołem powołanym przez polski episkopat, jako redemptoryści, nie od dzisiaj prowadzimy nieustannie ożywione i chyba owocne rozmowy. Wszystkim drogim telewidzom chcę też wyznać, że jestem w stałym kontakcie z naszym najwyższym przełożonym zakonem, ojcem generałem Józefem Tobinem, który jest dobrze zaznajomiony z działalnością naszego radia, a w tych dniach w pełni solidaryzuje się z polskimi redemptorystami i z tymi wszystkimi, którzy zostali duchowo zranieni. I ta ogromna życzliwość tylu rodaków w kraju i za granicą dodaje nam otuchy i mobilizuje do tego, abyśmy podjęli z odnowioną energią wszelkie możliwe wysiłki, aby to dzieło Radia Maryja coraz doskonalej wypełniało swoją misję wobec Kościoła, czy też ojczyzny, jaką wyznacza mu Boża opatrzność. Jest też i naszym gorącym pragnieniem, aby nauczanie Kościoła, przekazywane również za pośrednictwem Radia Maryja, coraz pełniej owocowało w ewangelicznych postawach Polaków. Chcę na koniec zauważyć, że Radio Maryja istnieje już 11 lat. W swej historii spotykało się z różnego rodzaju zarzutami i krytyką. Zarówno pracownicy radia, jak i poszczególne zarządy warszawskiej prowincji redemptorystów podejmowały dyskusję nad tymi zagadnieniami. Jeśli bowiem chcemy się rozwijać na jakimkolwiek polu, nie można się przecież bać krytyki, słów prawdy, choćby gorzkich i twardych. Obecne dni jednak przyniosły zarzuty nagłośnione na niespotykaną dotąd skalę, bardzo agresywne i bezwzględne. W tej treści są one jednak tak dalece żenujące, a w formie przekazu wręcz gorszące, że trudno się dzisiaj do nich odnosić lub czynić przedmiotem rozważań. Nie mam wątpliwości, podobnie jak chyba większość słuchaczy, że zostały przygotowane przez ludzi wywodzących się ze środowisk nieprzychylnych Kościołowi. Trudno mi tutaj, mimo dobrej woli, do dialogu dopatrzyć się troski o prawdę i dobro. I naprawdę dzisiaj wszystkich pragnę wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie pozdrowić. Proszę ojca, dziękujemy serdecznie. Jest z nami tutaj przedstawiciel Radia Maryja, osoba cywilna. Ktoś, kto znany jest słuchaczom Radia Maryja, jest profesor Jan Szkawecki. Mam nadzieję, że oprócz pozdrowień, słów prawdy, być może również pojawi się krytyka. Mam nadzieję, że godnie będzie reprezentował i będzie odpowiadał na te pytania. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Zapraszamy do oglądania nas. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Do naszego studia zaprosiliśmy również pana profesora Wolniewicza.
większość doniesień prasowych, większość, cały film właściwie jako jeden z podstawowych elementów stawia problemy niejasności finansowych Radia Maryja. Panie profesorze, czy rzeczywiście chodzi tutaj tylko o pieniądze? Jak pana zdaniem ta rzecz wygląda? To nie chodzi o pieniądze, panie redaktorze. A o co chodzi, to ja powiem później. Ja reprezentuję tu filozofię, filozofia wypowiada się na końcu. Dobrze. Bardzo proszę, pani Magdalena Bayer, jak ustosunkujemy się do tych rzeczy zawartych tutaj w materiałach telewizji publicznej, ale również do wypowiedzi ojca... Ja przede wszystkim bardzo przepraszam, ale muszę sprostować to, co usłyszałam w felietonie na temat mojej wypowiedzi. Ja nie powiedziałam nigdy i tak bym nie powiedziała, że ten materiał, ten film był nierzetelny, dlatego że tego nie wiem. Ja powiedziałam i powtarzam to, że jeśli to, co tam pokazano i powiedziano, jest prawdą, to to budzi bardzo wielki niepokój, adresowany i do Radia Maryja, od razu, ale... Od razu muszę przeprosić, cytujemy to za doniesieniami agencyjnymi, bardzo przepraszamy, jeżeli rzeczywiście nie, tak nie to sformułowanie nie zostało dokładnie... Dobrze, ale ja bym chciała, żeby słuchacze i widzowie, którzy nas teraz oglądają, bardzo proszę, to teraz jest, o tym wiedzieli, teraz jest okazja, że ja bardzo prosimy. Tak nie powiedziałam, ale to jest jedna rzecz. Ja nie mogłam powiedzieć, że czy ten film jest rzetelnie zrobiony, czy nierzetelnie, bo tego po prostu nie wiem. Jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróci się do nas o ocenę, jakąś opinię o tym filmie, to my go jeszcze obejrzymy dokładnie i wypowiemy naszą opinię. W tej chwili ja się wypowiadam we własnym imieniu, ale troszkę też niepokoi mnie taka sytuacja, w której rozmawiamy o samym tym filmie, nawet jeśli on był trochę nierzetelny. Nie sądzę, żeby był od początku do końca kłamliwy, czy żeby był pomówieniem. A nie mówimy o tym, co jest przedmiotem tego filmu. Nie mówimy o tym, co wywołuje niepokój w ofercie programowej Radia Maryja, w tym, co z tego radia do odbiorców dochodzi. Ja przepraszam, przerwę pani. Mnie się wydaje, jak dobrze pamiętam, film koncentruje się, jak również i konferencja prasowa zwołana w Centrum Informacyjnym Rządu, ustami dwóch wiceministrów formułują przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące niejasności finansowania tego radia. O programie tam nie było prawdy. Ja rozumiem, tylko że o tym to właściwie nie ma co dyskutować. To jest sprawa odpowiednich agent państwa, które powinny to wyjaśnić i wyciągnąć właściwe konsekwencje. Ale film dokładnie na tym się koncentruje. To znaczy to jest jakby główną tworzywem czy materią, którą ten film przekazuje. Ja rozumiem, tylko w takim razie to nie jest chyba tutaj w tym gronie taki bardzo ciekawy temat. Ja bardzo przepraszam, tylko no tylko to jest rzecz do wyjaśnienia przez właściwe organy państwa i wyciągnięcia właściwych konsekwencji. Jeśli tak, się okaże, ten film zastępuje te wszystkie agendy i mieni się być prokuratorem, sędzią, medium i tak dalej. Mówimy o tej sprawiedliwości jednak temu filmowi, to znaczy on postawił mnóstwo pytań. Krajowa Rada Radiofonii, ten film postawił mnóstwo pytań, natomiast na te pytania nie odpowiedział i w związku z tym można zadać takie proste pytanie, czy ten film był gotowy? Moim zdaniem to była fuszerka. No jeżeli się stawia mnóstwo pytań, a nie daje prawie żadnych odpowiedzi, to jaki to dokument? Ja się dziwię zresztą, bo to pod tym filmem podpisał się szanowany dziennikarz, który zrobił, myślę, mimo wszystko w konsekwencjach, to tak oceniając, wykonał solidną pracę w Rzeczpospolitej, kiedy pojawiła się też trudna dla Kościoła sprawa arcybiskupa Peca. Wczoraj czytałem bardzo solidny jego materiał o procesie czerwca 76 roku, o skandalu, który tam powstał, że właściwie nikt nie został za to ukarany. To jest dziennikarz solidny, natomiast dziwię się, że zgodził się na robienie takiego materiału filmowego. W Rzeczpospolitej to trochę już lepiej wyglądało, ale ten materiał filmowy grający na emocjach, stawiający mnóstwo pytań, ale nie dający żadnych odpowiedzi, był po prostu niedoróbką. A jeszcze zastosowane środki, no takie środki się stosuje do zorganizowanych grup przestępczych, do Pruszkowa, do Wołomina, ale nie do biednych duchownych, którzy nawet nie wiedzieli... Te grupy, przepraszam, że wchodzę w słowo, mają większe prawa, bo nawet są zasłonięte twarze i tak dalej, jak formuła tutaj okazane. Nie, szkoda, że nie ma jeszcze tu pana prezesa Kwiatkowskiego. Czy on o tym wie i czy wiedział? A w czasie emisji
był w Szwajcarii, nie było go w Polsce. Nie wiem, czy o tym wiem. Pytał pan, zaprosił? Mam nadzieję, że w naszym gronie właściwie potrafimy równie kompetentnie na ten temat. Wydaje się, że to poza wiedzą. Porozmawiać. No to, Jeszcze jedna rzecz do tego filmu, bo pewnie pani zna dobrze dziennikarkę Annę Pietraszek. Ja się dzisiaj zapoznałem. Ja się dzisiaj telewizji publicznej. Ja znam dobrze. Szefowa Związku Zawodowego Katolickich Dziennikarzy w telewizji. Dzisiaj zapoznałem się dopiero z jej protestem, bo dzisiaj do mnie dotarł. Otóż okazało się, że ten film Jerzego Murawskiego wykorzystał jej materiały z jej filmu sprzed 3 lat, w którym to filmie ojciec Tadeusz Rydzyk udzielił wywiadu telewizji publicznej, zgodził się na wywiad telewizji publicznej i wykorzystano jej materiały bez jej wiedzy i zgody, a jeszcze w dodatku jej nazwisko umieszczono na końcu, że ona współtworzyła ten film. No to już jest chucpa. No to jest rzeczywiście wielkie nadużycie. Ale czy pani... Dwa słowa, jeżeli można. Jeżeli ten film, bo pani Magdalena Bajer postawiła takie pytanie, dlaczego mówimy o filmie, a nie zajmujemy się Radiem Maryją? Ja jak gdyby może wyjaśnię, jaki jest mój sąd w tej sprawie. Czy ten film zrobił ogromne wrażenie? Po pierwsze dlatego, że telewizja publiczna od dłuższego czasu prezentuje zachowania, które budzą obawy o jej bezstronność. No przypomnę, że raptem chyba wczoraj umorzono sprawę, która zaczęła się z zupełnie prawdziwego oskarżenia Orlenu o finansowanie kampanii Mariana Krzaklewskiego. Dobrze pamiętamy, jak fatalnie przyjęto film z panem Pinheiro. Wypowiadaliśmy się na ten temat. I teraz ten film, jeżeli się pojawia, to on się pojawia w pewnej sekwencji, która skłoniła osobę no naprawdę daleką od sympatii do Radia Maryja, tylko pana Nosowskiego, który zapytał, czy w stosunku do innych postaci, nie chcę wymieniać akurat nazwiska tej osoby, telewizja publiczna produkuje takie filmy. Ja jestem w wyjątkowo niezręcznej sytuacji, bo pan Jerzy Murawski był moim zwierzchnikiem w dziale reportażu z życia. Był to w jakimś sensie człowiek, który mnie uczył reportażu i gdy ja oglądałem sceny, na przykład tą scenę z helikopterem, no ja przecierałem oczy. No zupełnie nie można się zorientować, w jakich okolicznościach wykonano to zdjęcie, jaki charakter miała ta scena w tekście. No gdy na przykład pracownik warsztatu indagowany mówi na przykład, ale proszę mnie filmować, to po prostu ten człowiek mówi, proszę nie dokonywać żadnych nagrań. No, dokonywane jest nagranie z ukrytej kamery. W przeddzień tego reportażu napisałem taki felieton, w którym stwierdziłem, że jeżeli sprawdzą się te tezy, które głosiło Radio Maryja, że są robione zdjęcia z ukrytej kamery, to będzie to miało jak najgorsze skojarzenia ze stanem wojennym. No jest coś takiego, jak w środowisku dziennikarskim pytanie, kiedy można używać ukrytej kamery. No na miłość boską, żeby robić nagrania, które znalazły się w filmie, no to chyba nie ta skala patologii. Ja no nie, ja to właśnie powiedziałam w Rzeczypospolitej wywiadzie do kraju. Właśnie to, że to jest środek niegodny. Dlaczego mówimy o filmie, skoro jest problem Radia Maryja? No od czegoś chyba trzeba wyjść. No to w oświadczeniu Krajowej Rady Radiofonii, inaczej, w tematem tego dzisiejszego posiedzenia, też jak rozumiem, bardziej był temat Radia Maryja i problemów związanych z Radiem Maryja, niż tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni. Natomiast nie, ja uważam, że Polacy w minionym tygodniu byli świadkami zupełnie nieporównywalnej historii, która w przestrzeni publicznej zaistniała. I to budzi nasze zainteresowanie i być może też jest tematem, powinno być tematem po